końcu doczekaliśmy się lata. Pogoda sprzyja spacerom i zabawom pod chmurką. Mieszkańcy, jak widać, z przyjemnością spędzają wolny czas przy barwnych od kwiatów skwerach i w zielonych jarach. Sielankowy nastrój psują jednak nie widoki, a zapachy. Smród, że normalnie tutaj nie idzie chodzi, mówię pani, szczerze. Pani mówi, że brzydko pachnie, tak? No, oczywiście, a mąż siedział 2 dni temu, szedł z pieskiem i tego i od razu obsikał męża. Nie ma osobistej każdy kultury, właściciel każdego psa, który ma psa czy tam zwierzęcia. Powinien jak idzie na spacer, jednak powinien mieć na łańcuszku, a jak piesek chce swoją potrzebę załatwić, to nie na, w trawę, nie go nie spuszczać z łańcuszka, nie na chodnik, nie byle gdzie. O to wszystkim porządnym ludziom chodzi. Podczas upałów wyjątkowy odór zwierzęcych odchodów unosi się w powietrzu. Wśród bujnej trawy dziecięce rączki mogą wyłowić znacznie więcej niż tylko stokrotki i mlecze. Wejdzie w te kupę, no i co teraz ma rodzic zrobić? Nerwuje się, buty brudne, wszystko nie ubrudzone jest. No nie można tak robić dalej. Bo to jest na dużą metę, nie idzie wytrzymać. W końcu ten jar jest bardzo ładny, podoba nam się, ale w końcu no, nie dbają ludzie o to. Trzeba albo większe kary dawać, albo coś, albo po prostu policję jakąś tajną posłać, żeby chodzili za tymi ludźmi, bo zbierają fakt, ale bardzo mało ludzi zbierają te kupy. Teren zabaw zwęża się coraz bardziej, aż w końcu bezpiecznie może być tylko za takim oto specjalnym ogrodzeniem, za które zwierzęta wstępu nie mają. Jak problem psich kup, które spotkać można na każdym kroku, zarówno na trawnikach, jak i chodnikach, próbowano rozwiązać w Jastrzębiu? Z tym pytaniem udaliśmy się do magistratu i komendy Straży Miejskiej. Parę lat temu zostały zakupione pojemniki oraz torebki na psie odchody. Zostały to wszystko usytuowane w jarze południowym, no ale praktycznie po paru dniach wszystko zostało zniszczone, nie było woreczków, nie było nawet tych samych śmietników. Dlatego w naszym mieście można psie odchody zbierać do woreczków, można to wrzucać praktycznie do każdego śmietnika, ale i tak mała ilość mieszkańców naszego miasta to robi, dlatego później jest właśnie taki problem, że mieszkańcy się skarżą, że nie jest sprzątane po psach. No tutaj zapewne wiele zależy od kultury mieszkańców, od tego, że jeśli ma się tego psa, trzeba pamiętać, że jest to też pewnego rodzaju obowiązek. Jeśli chodzi o kodeks wykroczeń i działania Straży Miejskiej z nim związanych, na pewno warto wspomnieć o artykule 77, zgodnie z którym każdy właściciel, opiekun zwierzęcia domowego powinien pamiętać o przestrzeganiu zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu pieska. Na podstawie wspomnianego artykułu 77 kara dla opiekuna zwierzęcia, które nie przestrzega tych środków ostrożności, może wynieść nawet 250 zł. Podjęto w tym roku już około 80 interwencji. Część z nich oczywiście również skończyła się nałożeniem mandatu karnego. Warto pamiętać, że tak naprawdę śmierdzący problem związany ze zwierzętami może rozwiązać bardzo szybko tylko każdy właściciel psa. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji. We'll be right back.